Poszło? Piotr Dnyb, Polegami.pl, cześć, oto dniówka. 5 września, czyli weekend i poniedziałek na Polegami. Na samym starcie chwalimy się, gramy już w Gears of War 3. Krzysiek Pielesiek właśnie dzisiaj toczy samotny bój w trybie dla pojedynczego gracza. Jutro Paweł Winiarski będzie toczył boje w multiplayerze. Recenzja dopiero 15, ale chyba jest to czekać. No dobrze, a teraz coś więcej o tym, co na Polegami. I jadąc od dołu, Adrian Chmielarz. Znacie pewnie People Can Fly, Bullet Storm, Painkiller. Masa waszych pytań, masa odpowiedzi, zabawne, trolujące, złośliwe, wesołe. Moim zdaniem naprawdę warto to przeczytać, bo jest naprawdę dobre. Krzysztof Kostowski z kolei, czyli człowiek, który ma firmę Playway, która robi tanie gry. Jeżeli widzicie gry w kioskach, takie za 10 zł, za 5 zł, to jest osoba, która właśnie je produkuje i opowiada o tym, jak to się robi, dlaczego to się robi, czy są fajne, jak to wygląda. To jest zupełnie inny świat dla większości z was, więc sądzę, że warto posłuchać i zobaczyć, z czym to się je i czy to jest ciekawy kawałek tego biznesu growego, czy nie. Na pewno jest bardzo mało znane dla nas graczy. Toy Soldiers, recenzja na Polegami. Maciu grał, mówi, że fajne, uzależniające i generalnie mu się podoba. Ja nie grałem. Nie wygląda tak gra dla mnie, ale cóż, no jeżeli lubicie żołnierzyki, to na pewno warto się tym zainteresować. Kolejna recenzja to jest Driver Tomka Kutere, który ją skończył, napisał, podoba mu się, 4/5. No mi ta gra tak bardzo okiem chyba nie weszła, no ale Tomek ją opisuje, dlaczego, po co, no jego zdaniem warto. To najbardziej chyba kontrowersyjnym tekstem, który mamy w tym tygodniu, to jest Dead Island. 2/5, czyli nisko. Konrad ma tej gry ma sporo zarzutów. Recenzja jest merytoryczna. Jego gusta to jego gusta. Poczytajcie, dajcie znać, nie zapomnijcie na swoich blogach też, jak już zagracie w Dead Island, skomentować, czy się zgadzacie z tą recenzją, z tą oceną, czy się nie zgadzacie, czy ta gra powinna mieć inną ocenę, czy jest lepsza, gorsza. Na pewno jest to rzecz, którą warto przeczytać i zobaczyć, czy mamy rację w zasadzie Konrad, czy nie. Akira Yamaoka, czyli twórca muzyki do takich gier jak chociażby Silent Hill, będzie w Polsce, zagra koncert. Jeżeli lubicie muzykę z gier, jeżeli lubicie te dziwne klimaty, dziwną muzykę, to na pewno warto się zainteresować, gdzie i kiedy zagra. No ja się chyba wybieram, bo jego muzykę strasznie, strasznie lubię. I na sam koniec na naszych blogach pojawił się ciekawy tekst o graniu kobiecym okiem, czyli na przykład co może wciągnąć na wiele, wiele godzin w Mass Effecta, jak to się ogląda gry, jakie one są. I na razie to tyle. To był 5 września, jutro kolejna dniówka. Tymczasem do zobaczenia. Hej!